Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Shadow32. To jest Reason. I idziemy do rządu Szura. Chodź tu. No. I ostatnio coś tutaj chodziliśmy gdzieś tam. Tu. A dzisiaj pójdziemy dalej, będziemy szukać tego, jakiegoś, jak on miał, druida, nie? No, druida. Będziemy szukać druida, bo gdzieś zniknął. No, okej. Okay. Jest trochę mięska. Aha, i mamy wymagającego przeciwnika. Ciekawe, jak sobie z nim poradzimy. Unikaj! Fuck. Dobra. Miksturki. Dobra, weź to. Jest, druidy. Okej. Ubiliśmy popiołaka. Samemu. Dzielnie. Stawiliśmy mu czoła. Dobra, wypijmy tak z dwie miksturki. Dobra, jeszcze jedno. Zjedzmy jedno mięsko. I zapiszmy. Wow, to było dosyć ciężkie. Jednak ten silny cios się przydał bardzo. No okej. To zbieramy rzeczy. Mam nadzieję, że więcej ich tam nie będzie. Bo to naprawdę ciężko. I poza tym skończyły mi się te silne mikstury. Oj, ale przycięło. O, skrzynka. Kuferek. Zobaczymy, co w nim jest. Ojej. Nie, nie, to w takim wypadku to ja zapiszę. Bo chyba mam mało wytrychów. Yes. No, proszę. Ładnie się udało. Na szczęście. Tam widzę ćmę. A ćma to już nie jest taki trudny przeciwnik. Ale jest wilk. Aj, kurwa. Dobra, to teraz ćma. No okej. Ćmy pokonane, wilki też.
Okej. Chodźmy tutaj na drugą stronę. Zobaczymy, co mają ciekawego. Co tutaj jest? Chyba nic ciekawego. Kapelusz wróżki? Dobrze przeczytałem? Tak mi się wydawało. Tutaj na pewno będziemy musieli się wybrać. Na pewno coś tam ciekawego jest. Ale najpierw przeszukajmy tą część. Na przykład jest tutaj taki wodospad, proszę. Za wodospadem często coś się kryje. Tym razem nie. Ale ładna woda z drugiej strony. No dobrze. A właśnie. Nie to, to. Nie, to też nie to. Tutaj. Chciałem zobaczyć, przeklęci lordowie. Mapa zadania. Zrujnowany zamek. Tam byliśmy w tym zamku. Tam ktoś był? Jakiś lord? Nie wiem. Całkiem możliwe. Na pewno nie byliśmy tutaj, ani tutaj. A byliśmy tutaj i tutaj. I chyba tutaj, czyli trzy. Zobaczmy w sumie, ile mamy tych pierścieni. Tutaj trzy. No dobrze, czyli jest ok. Nie, to, to. To. Kamienie teleportacyjne. Bezimienne groby. Aha, to po tej części. Dobra. Czyli chyba raczej żadnych więcej zadań nie mamy na takich, których tutaj by coś tam specjalnego było. Więc chodźmy szukać tego druida. Sobie trochę ściszę, bo mi tutaj wodospad hałasuje. Mam nadzieję, że wam nie, u was nie jest tak źle i mnie słyszycie dobrze. Ale widzę ogry dwa, a to trudne przeciwniki. Tak, ja powiem, trudni przeciwnicy to są. Ale tu jest jeszcze chyba, o jacie, tu jest cała ich. Może ominą sobie mnie. Ej, będziecie mnie lubić? Chyba nie. Ładne zwierzątka. Tak to w ogóle są. Goblin. Gnom, znaczy. No. Okej. Zbieramy rzeczy. Zapiszmy i zbierajmy dalej. Mamy surowe mięso. To sobie możemy je zaraz upiec. Bo u nas z mięsem się tak średnio. Jajko, o. Proszę bardzo. Jakie tutaj rzeczy znajdujemy. Ale te gnomy to mogą mieć wszystko. Okej. No to mięsko smażmy. Piecz się. Looks good.
No dobra. Wiecie co, zobaczmy jak tam pójdzie, by poszła walka z tymi tam gostkami. Bo jeszcze tutaj jest jakiś... A grave. Rest in peace. Pochodnia. Miecz. Perłowy naszyjnik. Grona. Telekineza. Another tomb. A grave. Rest. No dobra. Co to, spróbujemy? Ostatnio chyba mieliśmy słabszą broń. Do tego. Nie jest tak źle. Okej, okay, to jest jak to się nazywa? Jaszczur grzmotów. Grzmot, coś takiego. Coś takiego to jest. Nie jest trudna walka z nimi dzięki temu specjalnemu atakowi, bo ten atak pozwala zaatakować trochę dalej przeciwnika. Więc się odsuwamy, on tak wychodzi spod tej swojej skorupy i... I atakujemy go spoza zasięgu jego ataku. Więc bardzo ładnie z nimi idzie teraz. Ale kiedyś to było ciężka walka była. Po prostu. Myślałem, że nie będzie tak bardzo użyteczny ten... ta umiejętność silnego ataku, ale okazało się, że jest bardzo przydatna. Tutaj ładny kamień. Zobaczmy, co jeszcze. Świątynia jakaś czy coś. Znowu zamurowana. Ciekawa sprawa. Na moje to ta pochodnia jest dźwignią. Albo coś. A może nie. Okej. Czyli chyba tutaj nic ciekawego nie ma. Przynajmniej tutaj na dole. Tam jeszcze na górze były jakieś... jakieś te trolle, nie, czekaj, chwila. Jak one się nazywały? Trolle, gnomy, nie. Gnomy to były te małe. Trolle to nie były. Te, ogry, o, to są ogry. Chyba ogry. Okej. Z ogrami jeszcze nie walczyliśmy. Jaki cios, nie mogę. No ja. I chyba nie bardzo są do nim, z nimi walkę warto toczyć. No niestety. Staliśmy
Zostaliśmy pokonani. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Ale jakby ją ominąć? Zobaczymy, co tu mają ciekawego. To jakieś... Look out! Siedlisko ogrów. Ale mają tu niezłą jaskinię. Running is for cowards. No ja. Where are you going? Au. Możemy sobie pozwiedzać. To co to? Jaszczura ludzie. To nie wiem, to pierwszy raz widzę. Mamy lawę. Ciekawa rzecz. Coś tu jeszcze ciekawego. Tutaj możemy przeskoczyć. No, tam jakieś skarby jeszcze były. No dobra, nieważne. Się wczytajmy. To jeszcze nie jest miejsce dla nas. Na to wygląda. Zaczekajcie chwilę, zaraz. Dobra, jestem z powrotem. Więc do ogrów nie idziemy. Idziemy w drugą stronę. Ogry jak na razie to dla nas za trudni przeciwnicy. No może pojedynczego by się udało pokonać. No ale jednego to tam nie ma, tam jest cała masa ich. Dobrze, idziemy. Dobrze, tutaj raczej nie ma w takim razie tego całego druida. Ojejku, ojejku. I... szukamy go z drugiej strony. Coś tu było. Jagódki. Powiem wam, że ja nie odróżniam tych wszystkich roślinek od zwykłego tego. Niektóre idzie odróżnić, ale te jagódki to w ogóle nie. To jak trawa wyglądają. Dobra, z tamtej strony go nie było, więc pójdziemy w drugą. Have you found Eldric? Właśnie nie. Not yet. Keep looking. We must find him. No wiem, że musimy. Co za masz? Let's trade. Jakieś fajne ten magie, nie? No właśnie. Od niego jakiś tam amulet fajny ostatnio kupiłem chyba, nie? No dobrze. A więc tutaj, w tę stronę musimy się wybrać, aby odnaleźć druida. Ah!
Okej. I kuferek. A, w kuferku jakieś tam przedmioty. Nic ciekawego ogólnie. This is what I need. Żelazo. Obsydian by się przydał i by się przydało zrobić z niego dwuręczny miecz i nauczyć się tej umiejętności fajnej, która pozwoli nam trzymać dwuręczny miecz w jednej ręce. A to trzeba mieć siły do takiej broni. Dwuręczną broń w jednej ręce trzymać. Coś tu jest, jakiś krąg, czy druidzki pewnie. Skoro tamten facet to jest, znaczy się nie ta, ten facet, którego szukamy, to druid, to i pewnie ma jakiś swój druidzki krąg. Okej, ubiliśmy dzika. A, zioło. Proszę, proszę. Kolejne gnomy. Wow, gnom. Wódz wytrzymał mój najsilniejszy cios. To wytrzymałe bydle. Kostur druida. Co się mogło stać z tym druidem? Myślę, że pójdziemy chyba do... Zresztą było jakieś zadanie, że wykonane. To może najpierw powinniśmy znaleźć tego druida i później mu znaleźć kostur, co? A ja najpierw znalazłem kostur. Nie wskoczysz tam. Kurczę. Zobaczymy. Porozmawiajmy z tym magiem tam. Zobaczymy, co powie. Na ten temat. Witaj, drogi chłopcze. Właściwie to dziadku chyba. Bardziej. On nic nie powie. Czyli ten kosur to jakaś... Jak mówię, będzie trzeba pewnie mu dać ten kosur. Bo pewnie będzie nas prosił o kosur, a my będziemy go mieli. Już. Odnalezionego. Tak to chytrze rozegrałem. O! Znowu ten jaszczur dziwny. No. Ładnie z tymi jaszczurami teraz idzie. Słabo ze zejściem tutaj. Będziemy musieli iść tamtędy chyba. No weź tą roślinę. Pójdźmy może. Ma ten druid. Raczej powinien mieć taki druid. Stół alchemiczny. Może zrobimy sobie jakąś miksurę.
leczenia, zapasik. Mamy... Zebrałem parę tych roślinek już. Z tych olbrzymich jaszczurów dziwnych są wszystko rozwalone. I'll have to pick this or find the key. No ja. To nie zrobimy. Najwyżej później albo coś. Dobrze, będzie trzeba ten zrobić. Mikstury leczenia. Dobra, chodźmy upolujmy te. Okej. Albo mi się wydaje, albo coś tam widzę. Tamten kamień widziałem. Kurde, nie wiem, co to za gra. Żeby... Po prostu żadnego jeszcze chyba nie znalazłem tego. Bo to spadł z jakimś przejściem pod nim. Dziwna ta gra. No nie wiem, zobaczymy. Niemożliwością jest, żeby nie było żadnego bez tego, żadnego wodospadu, bez żadnego przejścia za nim. To by było przecież nienormalne. Kto taką grę robi? Kurde. No, co jest? O, rany. Dobra. Gnom. Tam jest świątynia znowu jakaś. Au. Au. No. Dalej. Dawaj, co tam mieliście w sobie? Tu mamy ognisty korzeń. Tutaj kolejna jakaś ziele lecznicza. Dobra, chodzi na to, że chyba będzie tutaj nasz drogi ten, tamten. Jakieś leczenie. Idziemy. I bariera jest.
tego co wiem, to barierę magiczną można przebić tylko dzięki odpowiedniemu zaklęciu. Ale my chyba takiego nie mamy za bardzo. Tajnych przełączników ani nic też za bardzo nie widzę. No to mamy problem. Żadnych przejść malutkich ani nic. Nie ma, nie przedostaniemy się. Gdzie może być ten cały? Kurde. Gdzie on może być? Chyba wszystko tutaj sprawdziliśmy w pobliżu. Dziwne. Znaleźliśmy kostur, ale właściciela nie bardzo. No dobra. O Jezu, ale mi zaczęło przycinać. Ej, uspokój się. Chłopcze. Dobra. Wiecie co? Poszukamy... Ja może w necie sprawdzę, czy coś, gdzie on jest. Spotkamy się w następnym odcinku, tam wtedy go poszukamy. Więc dziękuję wam za oglądanie, ja jestem Shadow32, to był Risen, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.